Policjanci nie mogli uwierzyć. Jechał rozkręconym BMW, prowadził BMW, które nie miało maski, zderzaków i tablic rejestracyjnych. Dwoma mandatami na łącznie 150 zł został ukarany 22-latek, który w Mielżynie powiat. Gnieźnieński, województwo wielkopolskie, kierowała autem bez tablic rejestracyjnych, zderzaków i pokrywy silnika. Kierowca tłumaczył, że była to próbna jazda naprawianego samochodu. Oficer prasowy policji w Gnieźnie, aspirant sztabowy Anna Osieńska, przekazała, że w środę przed południem w Mielżynie policjanci zatrzymali do kontroli mężczyznę kierującego niekompletnym samochodem marki BMW. Nie miał tablic rejestracyjnych i elementów wyposażenia zewnętrznego nadwozia pojazdu, to jest pokrywy silnika, zderzaków i przednich błotników, wyliczyła Osieńska. Jak wskazała, 22-latek miał prawo jazdy, ale samochód, który prowadził, był niezarejestrowany, czyli nie był dopuszczony do ruchu. Podczas rozmowy z policjantami powiedział, że auto nie jest jego własnością. On je tylko naprawia i była to jazda próbna, zaznaczyła. Podkreśliła, że policjanci sprawdzą, czy oświadczenie 22-latka było prawdziwe. Osieńska podała, że za jazdę pojazdem niedopuszczonym do ruchu i brak zapiętych pasów kierowca został ukarany w sumie 3 punktami karnymi i mandatami na łączną kwotę 150 zł,